chciałbym Wam porzucić kilka porad. Jak używać wyciskacza 600 ml z kiełbaskami? Wielu z Was nie używa produktów w kiełbasach, ponieważ nie ma takiego wyciskacza, te produkty są dla nich za duże. Obawiają się, czy poradzą sobie z obsługą produktu w kiełbasie. Czy to kleju, uszczelniacza, silikonu. A tutaj kiełbas jest to, że jest tego produktu dużo. Jest w lepszej cenie często niż zwykły kartusz. I teraz kilka rad, jak rozpocząć pracę z takim produktem w kiełbasie, nie robiąc dookoła siebie bałaganu oraz nie robiąc bałaganu w narzędziach. Pierwszy trik, co robimy, odkręcamy przednią tuleję, odpuszczamy sobie tuleję, wkładamy kiełbaskę, żeby ona wpadła nam do odpowiedniej wysokości, pompujemy wyciskaczem, aż pojawi nam się końcówka, może troszkę za bardzo, przy pomocy tego przycisku możemy zwolnić dźwignię i ona wróci do pozycji. O, tak nas styk niech będzie. Wyciągamy sobie kiełbaskę, wyciskacz pozostaje w tej pozycji. Ważny moment teraz, jak mamy kiełbaskę, przesuwamy cały produkt w kiełbasce do dołu, żeby tu nam zrobiła się taka fajna kiełbaskowa końcówka, żeby był prosty produkt. Jeżeli przesuniemy ten produkt w dół kiełbaski, to tutaj będziemy mieli fajną końcówkę z łatwym dojściem do cięcia. Nie ubrudzą nam się tak bardzo narzędzia, nie ubrudzi nam się wnętrze naszego wyciskacza i blisko zawleczki ostrym narzędziem odcinamy produkt. Jak widzimy, nic nam nie wypłynęło, końcówka jest nadal zamknięta. Nic z produktu nam nie wypłynęło na zewnątrz. Wkładamy naszą kiełbaskę do środka. Przygotowujemy sobie tuleję. Wybieramy sobie końcówkę, którą potrzebujemy. W zestawie z tym wyciskaczem przyjeżdżają dwie cienkie końcówki, jedna szeroka gotowa. Kolejny szybki tryk. Mamy tylko wąskie, potrzebujemy szerokiej, nie ma problemu. Przy pomocy noża i szybkiego odcięcia pod kątem możecie zrobić z wąskiej szeroką końcówkę. Dzięki takiemu przygotowaniu kiełbaski cały nasz produkt od razu będzie wskakiwał do aplikatora. Nigdzie się nie przesunie, więc nie będziemy robić dużego bałaganu na ściankach wewnątrz aplikatora. Będzie nam dłużej służył. Teraz prostym sposobem wyciskamy sobie produkt. Widzimy, jak fajnie końcówka kiełbasy wskoczyła od razu do aplikatora. Teraz spokojnie sobie aplikujemy produkt. Mamy skończoną pracę, a nasz produkt nadal dostaje się z końcówki aplikatora. Nie ma problemu. Odpuszczamy tylną dźwigienką sobie nacisk na kiełbaskę. Produkt przestaje w tym momencie być wyciskany. Możemy tą końcówkę sobie obczyścić, czy to jakiś kartonik, czy szmatką. Końcówki w tym momencie nie czyścimy, zostawiamy ją tak do zaschnięcia. Gdy będziemy chcieli wrócić w tym układzie, w tym pistolecie z tą kiełbaską do pracy, zostawiamy tak jak na drugi dzień do pracy. Na drugi dzień możemy delikatnie przewić śrubokrętem, wkrętem końcówkę aplikatora, tą zaschnięty produkt. Wypchniemy go sobie na zewnątrz i dalej aplikujemy. Ale jednak musimy przerwać pracę z tym kolorem, z tym klejem, zmienić na silikon. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Mamy na to dwa sposoby. Możemy idealnie chwycić naszą kiełbaskę z aplikatorem. Odłożyć sobie tak na bok, albo jeszcze lepsze, zakleić taśmą aplikator wraz z kiełbaską i możemy odłożyć na dłuższy czas. Wtedy ten produkt nam się nie zepsuje, a my możemy w tym czasie korzystać z innego produktu. To sobie odłóżmy na bok. Niech sobie tutaj czeka na nasze kolejne działania. A teraz Wam chciałbym pokazać kolejny chwyt, jaki możemy wykorzystać wyciskaczami 600 ml Bauhaus. Nasze wyciskacze, jak zaprezentowałem, możemy wykorzystywać z produktami w kiełbaskach. 600 ml, 400 ml, 300, cokolwiek chcemy, możemy wykorzystać. Ale możemy je również z powodzeniem wykorzystać z produktami w kartuszach. Wystarczy, że jedną ręką przytrzymamy dźwignię, odkręcamy tutaj naszą końcówkę. Mamy talerz oraz śrubeczkę. Nakręcamy śrubkę na talerz. Dzięki temu możemy zaaplikować teraz jakikolwiek produkt w 300 ml. O, tutaj czeka na nas uszczelniacz lekarski.
Podobna technika, nacinamy końcówkę. Każdy z naszych produktów w kartuszach przychodzi co najmniej z jednym aplikatorem. Na wąskich aplikatorach mamy podpowiedź, jak możemy je ścinać, żeby aplikować produkt pod kątem. Mamy też kapturek, na który możemy nakręcić, zakręcić nasz produkt, dzięki czemu przedłużymy żywotność produktu w kartuszu. Pokażę Wam, jak przy okazji przeciąć taką końcówkę pod kątem. Chcielibyśmy ten szczeniacz nakładać szerzej. Przy pomocy naszego noża bez problemu odcinamy sobie szerszą końcówkę. Nakręcamy aplikator na kartusz. Nakładamy tubus na naszą dyszę. Możemy pompować, albo jeżeli chcemy zrobić to szybciej, możemy wcisnąć blokadę zwalniającą i przesunąć palkę ręką, na co mamy ochotę. Wkładamy kartusz i przy pomocy dźwigni możemy opuścić kartusz do odpowiedniej powierzchni. Zakręcamy końcówkę i możemy aplikować nasz produkt. Jak widzimy, nasz produkt nadal się wydostaje, mimo że nie naciskam spustu. Zwalniam blokadę, odpuszczam tłok i już produkt nie wydostaje się z pistoletu. Skończyliśmy pracę, możemy nakręcić końcówkę na kartusz. Taki produkt z powodzeniem będziemy mogli użyć za kilka dni, kilka tygodni. Ewentualnie, jeżeli zdarzy się taka przygoda, że nasz produkt zasnie tutaj w aplikatorze, wymieniamy aplikator na nowy, ładujemy do wciskacza i pracujemy dalej. Jeżeli chcielibyśmy zadbać o czystość naszych narzędzi, możemy z powodzeniem do tego użyć czyścika Remont. Możemy go aplikować do środka, na zewnątrz, przetrzeć w środku szmatką. On poradzi sobie z wszelkim kurzem, na pewno przedłuży to żywotność naszych narzędzi. Nie obawiajcie się produktów w kiełbasach. Pozwolą one Wam zaoszczędzić dużo kasy oraz dużo czasu. Tymczasem do zobaczenia następnym razem. Mateusz Bałchus. Hej!